Obecnie proszę brata Jana Ryla, by zechciał usłużyć nad Słowem Bożym. Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezu Chrystusie, bardzo się cieszę, że ponownie mam przywilej znaleźć się wśród was, abyśmy mogli wspólnie rozważać słowo prawdy. Chciałem przekazać wam bardzo wiele gorących chrześcijańskich pozdrowień, przede wszystkim od mojej żony z córką, od moich rodziców, od mojego macierzystego zboru tyskiego i oczywiście również od bardzo wielu innych braci i sióstr, którym miałem przywilej usługi w ostatnim czasie. Wszyscy życzą wam bardzo wielu łaski błogosławieństw pańskich na drodze waszego poświęcenia. Drodzy braterstwo, temat, który chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli, będzie oparty o pewną historię, a właściwie można powiedzieć bardzo ciekawy opis, który znajduje się w Starym Testamencie, w 4 Mojżeszowej, w 5 rozdziale. Zanim rozpoczniemy rozważania tego, co tam jest przedstawione, myślę, że dobrą rzeczą byłoby powiedzieć, dlaczego akurat odnosimy się do Starego Testamentu i dlaczego szukamy tam ciekawych rzeczy. Jak sami braterstwo wiecie, wiele osób, wielu chrześcijan, czytając Stary Testament, ma bardzo mieszane uczucia. Myślę, że spotkaliście się również z takim podejściem, kiedy to niektóre osoby mówią, że właściwie dla nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, tylko Nowy Testament powinien wystarczyć, że Stary Testament był przeznaczony tylko wyłącznie dla Żydów, że jeżeli się go czyta, to właściwie nie ma tam dla chrześcijanina nic ciekawego. Bardzo często można słyszeć zarzuty, że w Starym Testamencie to są tylko opisy wojen, morderstw, rzeczy, które są nieprzyjemne i właściwie do niczego się nie nadają. Ale ja myślę, że braterstwo doskonale wiecie, że Bóg w swojej mądrości, w tych historiach biblijnych, które opisane są właśnie w Starym Testamencie, zawarł bardzo piękne i głębokie rzeczy, które odnosiły się do przyszłości. Zawarł tam obrazy, których znaczenie jest bardzo głębokie. Ja myślę, że jeżeli nawet nie rozważaliście może na którymś z badań takiego artykułu jak Ofiary Książąt Wieku Ewangelii, to czytaliście ten artykuł i na pewno zdumiewaliście się, jak głębokie i wspaniałe szczegóły były zawarte właśnie w Starym Testamencie, wtedy, kiedy Bóg w tej historii, która pokazywała, jak książęta izraelscy sprawowali swoje ofiary, pokazał właściwie bardzo głęboką i szczegółową historię wieku Ewangelii. I to, co w dniu dzisiejszym będziemy rozważać, to oczywiście nie są jakieś moje wnioski, tylko te rzeczy, które brat Johnson przedstawił na podstawie właśnie tego fragmentu z 4 Mojżeszowej, z 5 rozdziału. My przede wszystkim będziemy skupiać naszą uwagę na wersetach od 11 do 31. Poszczegóły odsyłam do tomu epifanicznego 8, a również do teraźniejszej prawdy już z dawnych lat, bo w roku 38, w roku 29, teraźniejszej prawdzie numer 38, ukazał właśnie taki artykuł, który zatytułowany jest, można powiedzieć, w taki bardzo groźny sposób, Grzesznicy wieku Ewangelii. A w naszych rozważaniach będziemy skupiać się na historii wieku Ewangelii, która jest pokazana właśnie w tym opisie, który jest w 4 Mojżeszowej, w 5 rozdziale od tego wersetu 11. Można byłoby spoglądać na tą historię z bardzo różnych punktów widzenia. My wiemy, że Bóg wtedy, kiedy mamy zapisane w Starym Testamencie i tak kierował mężami bożymi, żeby zapisywali pewne wydarzenia, ukrył historię albo wieku Ewangelii, albo również takich bardzo specyficznych okresów czasu, jak przykład żniwa wieku Ewangelii, ale my tutaj będziemy skupiać nasze rozważania na tym, co jest tutaj pokazane na okres wieku Ewangelii. Myślę, że gdyby większość ludzi przeczytała ten fragment, to byłaby może zdziwiona pewnym postępowaniem, pewnym procesem, który tutaj jest przedstawiony w tych wersetach, bo niektóre wersety, jak będziemy braterstwo czytać,
to przypominają jakieś dziwne zwyczaje i obyczaje. Troszkę mógłby ktoś powiedzieć, że to przypomina zachowanie się jakichś czarowników, którzy coś mają użyć, coś sypać, coś wziąć i dać to komuś, a okazuje się, że w tym opisie nie ma żadnego przypadkowego słowa. Wszystko ma swoje odniesienie, wszystko ma swoje bardzo głębokie zasowanie. Otóż, drodzy, w tych wersetach od 11 do 31, podkreślam, 4 Mojżeszowa, 5 rozdział, mamy właściwie w typie, w literze opisaną bardzo przykrą historię. Wiemy, że wtedy, kiedy Bóg dał przez Mojżesza prawo, jak należy postępować, to starał się temu narodowi podać, można powiedzieć, opis takich różnych sytuacji, które zdarzały się w życiu, żeby naród izraelski wiedział, jak należy postępować w określonej sytuacji. A my będziemy mogli zauważyć, że pod tymi wydarzeniami ukryta jest właśnie historia wieku Ewangelii. Wtedy, kiedy przeczytałem ten rozdział, zanim zaznajomiłem się z tłumaczeniem brata Johnsona, to zastanawiałem się, co tam może być zawarte, jakie elementy tam mogą być ukryte. Ale wtedy, kiedy analizowałem to, co Johnson przedstawia właśnie werset z wersetem, to w niektórych sytuacjach przypominałem sobie inne odniesienia Słowa Bożego do właśnie pewnych obrazów, znaczenia pewnych osób, pewnych wydarzeń, które są pokazane w historii wieku Ewangelii. I myślę, że nasze wspólne rozważania pokażą nam, że Bóg w swojej mądrości przewidział bardzo wiele rzeczy, które miały się wydarzyć i właśnie zawarł je w tych obrazach, które po pobieżnym przeczytaniu wydawałyby się zupełnie bez znaczenia. I tak jak wspomniałem, opisana jest tutaj bardzo przykra sytuacja wtedy, kiedy w narodzie izraelskim pojawiło się takie podejrzenie, że żona była podejrzana o cudzołóstwo. Tak jak mówię, no bardzo przykra sytuacja, natomiast my oczywiście skupimy nasze rozważania na tym głębszym znaczeniu i zarysie tych właśnie wydarzeń. I myślę, że gdybyśmy z punktu widzenia biblijnego zastanowili się nad tym, czy znamy taki obraz, taki symbol męża i żony i symbolicznego cudzołóstwa, to myślę, że każdy z nas przypomniałby sobie na pewno właśnie taki obraz. Otóż, drodzy, z punktu widzenia Nowego Testamentu pamiętamy na pewno, że nasz Pan Jezus Chrystus jest określany jako mąż, jako oblubieniec. Natomiast żona to przyszła oblubienica, czyli członkowie ciała Chrystusowego, Kościół. Znajdziemy również w dniu dzisiejszym, przypomnimy sobie takie wersety, które będą nam pokazywać, że właśnie członkowie ciała Chrystusowego byli określani jako czysta panna, jako oblubienica, ta, która miała w przyszłości zawrzeć związek małżeński, oczywiście symboliczny, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Znajdziemy również takie wersety, które pokazują nam, że biorąc pod uwagę zachowanie i postępowanie różnych kościołów, niestety z punktu widzenia Bożego określane są właśnie jako te, które popełniły grzech duchowego cudzołóstwa, zachowywały się w nieodpowiedni sposób. Jest to na razie takie jak gdyby ogólne nakierowanie na to, o kim będziemy mówić, o jakich wydarzeniach. Natomiast za chwileczkę będziemy dokładniej analizować wersety, które są tutaj pokazane i będziemy mogli zauważyć, jak wspaniałe szczegóły są tam zawarte. Brad Johnson tutaj jeszcze zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż, drodzy, zanim będziemy analizować szczegółowo, chciałbym podkreślić tutaj na pewien obyczaj, który ma miejsce w narodzie izraelskim. Mianowicie, wtedy, kiedy w narodzie izraelskim jakaś para zamierzała się pobrać i byli zaręczeni, z punktu widzenia prawa byli już traktowani jako mąż i żona. W jakim znaczeniu? Prawa i wymagania, jakie wtedy dotyczyły ich postępowania, ich zachowania, były bardzo zbliżone do stanu, który jest po zawarciu małżeństwa. I otóż, drodzy, tak jak dzisiaj przypomniałem pewne
można powiedzieć, pewien artykuł dotyczący wieku Ewangelii i dotyczący różnych ruchów malutkiego statka, które powstawały w okresie wieku Ewangelii, gdzie Pan pobudzał pewne jednostki do tego, aby przedstawiały bardzo ważne prawdy, to jak na pewno pamiętacie, niestety po pewnym okresie czasu te wspaniałe, czyste ruchy malutkiego statka były zamieniane w sekty. Pojawiały się osoby, które poprzez swoje nauki, swoje postępowanie, swoje zachowanie prowadzały do tego, że te czyste, pierwotnie ruchy traciły swoją czystość i również, jak będziemy mogli w naszej historii zauważyć, takie rzeczy są przedstawiane właśnie w tych wersetach. I teraz przeczytajmy sobie początkowe wersety od 11 do 14 i zobaczymy, co tutaj w tej historii jest przedstawione. Werset 11 mówi nam tak. Ja korzystam z nowego przekładu, więc jeżeli ktoś ma Biblię Gdańską, mogą się te sformułowania troszeczkę różnić. Mamy powiedziane w wersecie 11 do 14 takie słowa. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do synów izraelskich, jeżeli czyjaś żona zbłądzi, zdradzi męża przez to, że inny mężczyzna cieleśnie z nią obcuje, mąż jej o tym nie wie, bo ona się z tym kryje, że staje się nieczystą, a nie ma na świadka i ona nie została na tym schwytana, lecz mąż poweźnie podejrzenie i posądza swoją żonę, że stała się nieczysta, lub jeśli poweźnie podejrzenie i posądza swoją żonę, a ona nie stała się nieczystą. I teraz werset 15 mówi to i zaczyna się cała procedura udowadniania tego, czy dana niewiasta jest winna, czy też niewinna temu podejrzeniu. A więc, drodzy, co tutaj jest najważniejsze? Taka procedura była stosowana tylko w razie podejrzenia o popełnienie takiego grzechu. Jeżeli w narodzie izraelskim byłaby sytuacja, że jakaś niewiasta była przyłapana na cudzołóstwie, wtedy ta procedura wyglądała zupełnie inaczej. I teraz zobaczmy w takim bądź razie do objawienia, do 17 rozdziału, do setu pierwszego i drugiego i zobaczmy, czy mamy tutaj przedstawiany jakiś obraz z punktu widzenia właśnie wieku Ewangelii. Objawienie 17 rozdział mówi nam o pewnej wizji, którą miał apostoł Jan na wyspie Patmos, a ta wizja była bardzo szczególna. Mamy powiedziane tak, werset pierwszy i drugi, przeczytajmy sobie takie słowa. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź. Pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która siadła się nad wielu wodami, z którą nierząd upijali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I gdybyśmy czytali pozostałe wersety jeszcze z tego rozdziału, to mam tutaj powiedziane o pewnej symbolicznej niewieście, która chociażby w wersecie 5 jest określona w ten sposób. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwość Ziemi. I te wersety, które dalej opisują jej postępowanie, jej zachowanie, wskazują na jej duchową nieczystość i tego, że źle postępowała. A więc, drodzy, zobaczmy, mamy tutaj w objawieniu powiedziane o pewnym symbolicznym złym zachowaniu, złym postępowaniu. Ja myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że to postępowanie polegało na tym, że zamiast dochować wierności swojemu przyszłemu mężowi, temu, który był na początku nazwany jako oblubieniec, popełniali symboliczne cudzołóstwo, łącząc się z organizacjami ziemskimi, czyli zamiast oblubieńcem miał być nasz Pan Jezus Chrystus, łączyli się z władzami świeckimi, organizacjami ziemskimi. Z czego to wynikało? Otóż wkrótce po śmierci apostołów zaczął się pojawiać pogląd, że aby pomóc w zaprowadzeniu Królestwa Bożego na ziemi, należy pomóc Panu w ten sposób, żeby wykorzystać władzę świecką do rozprzestrzeniania się Ewangelii po całej ziemi. I żeby ta Ewangelia mogła mieć swoją moc, to niektórym wydawało się, że jeżeli będą szukać pomocy we władzach świeckich, jeżeli połączy się z władzami świeckimi, to będzie to błogosławieństwem dla rozwoju chrześcijaństwa, będzie to pomocne w zaprowadzaniu Królestwa Bożego. Ale my doskonale, drodzy braterstwo, wiemy,
że nie był to pogląd słuszny, nie to pogląd właściwy. Dlaczego? No bo gdy popatrzymy na skutki i efekty tego przez cały okres wieku Ewangelii, to zauważamy, że doprowadziło to do bardzo opłakanego stanu chrześcijaństwa, dlatego że zamiast się rozwijać, postępowali w zły i nieodpowiedni sposób, a my sobie podamy jeszcze tego przykłady. A więc wiemy, że Biblia sama tłumaczy nam ten obraz, kogo ta niewiasta podejrzana o cudzołóstwo tutaj nam pokazuje. Natomiast tak jak wspomniałem, w Słowie Bożym jest powiedziane o przeciwieństwie, o niewieście, która była czysta, która zachowała swoją właściwą postawę przed Panem. I zobaczmy, w jak piękny sposób mówi o tym apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale i wersecie 2. I on używa właśnie takiego porównania, które pozwala nam zrozumieć, kogo przedstawia taka niewiasta, która po tym badaniu, tym dochodzeniu okazywała się być niewinną, czystą i sprawiedliwą. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, werset 2, gdzie apostoł Paweł mówi nam tak. Wtedy, kiedy mówi do członków prawdziwego ciała Chrystusowego, do tych, którzy zachowali się w odpowiedni sposób. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. I teraz zobaczmy, jakie tu jest porównanie. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem. Drodzy, zobaczmy. Mówi o tych, którzy stanowili prawdziwych członków klasy Kościoła. Mówi, zaręczyłem was z jednym mężem, aby, co się miało wydarzyć w przyszłości, stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czyli mieli zachować właściwą postawę, nie mieli się łączyć z władzami cywilnymi. W naszej historii, którą tutaj mamy przedstawioną, mamy powiedziane, że mąż był tym, który podejrzewał, nie miał pewności. No i teraz mogłoby się pojawić pytanie, jak to? Czy nasz Pan Jezus Chrystus nie wiedział, kto jest członkiem prawdziwego Kościoła, a kto tylko, można powiedzieć, myśli, że takim jest, albo też zewnętrznie za takiego uchodzi? Ja myślę, że braterstwo doskonale wiemy, że nasz Pan jako ten, który czyta serca ludzi, doskonale wiedział, kim jest. Ale ten obraz, który tutaj rozpatrujemy i to, że mamy tutaj powiedziane, że mąż tylko podejrzewał, dotyczy takiej sytuacji, kiedy nasz Pan chciał przez różne próby i doświadczenia w okresie wieku Ewangelii wykazać, kto jest prawdziwym członkiem ciała Chrystusowego, a kto nim naprawdę nie jest. I w związku z tym doprowadzał do takich doświadczeń, które objawiały te jednostki, albo też objawiały pretensje niektórych kościołów do tego, czy jak twierdziły, że oni są prawdziwym kościołem Chrystusowym. Myślę, że braterstwo słyszeliście, jeszcze za czasów poprzedniego papieża ukazała się taka encyklika papieska Dominus Jezus, w której głowa Kościoła, papież, stwierdził, że tylko Kościół katolicki daje zbawienie, tylko on jest tym prawdziwym Kościołem. I gdybyśmy się tak zapytali różnych kościołów, to praktycznie chyba każdy z nich stwierdziłby, my jesteśmy prawdziwym Kościołem, my jesteśmy oblubienicą Chrystusową, reszta to są ci, którzy w ogóle taką oblubienicą nie są. A więc te pretensje, można powiedzieć, rościł sobie prawie każdy kościół chrześcijański. Natomiast w naszych rozważaniach zobaczymy, że Pan doprowadzał do tego, aby przez próby i doświadczenia inni mogli zauważyć tak naprawdę, kto jest kim i czy te pretensje do tego, aby jakiś konkretny kościół był faktycznie jedyną oblubienicą, są właściwe. My doskonale, braterstwo, wiemy, że to, że ktoś był członkiem jednego albo drugiego kościoła, że albo należał do kościoła katolickiego, a w późniejszym okresie czasu, czy był w jakimś kościele protestanckim, na przykład kościele anglikańskim, czy w jakimkolwiek innym, to nie było jednoznaczne z tym, że ktoś był prawdziwym członkiem Kościoła Chrystusowego, że stawał się członkiem oblubienicy. Takiej zasady Bóg nigdy nie stosował. Natomiast w naszych rozważaniach zobaczymy, w jaki sposób Bóg przeprowadzał te kościoły, które rościły sobie takie pretensje, przez różne próby i przez różne doświadczenia. I tak jak wspomniałem, od wersetu 15 rozpoczyna się obraz, który wydawać się może bardzo dziwny,
Ale myślę, że jak będziemy stopniowo rozważać, zobaczymy tutaj boską mądrość i bardzo głębokie, bardzo piękne myśli. I teraz werset 15 mówi tak. To przyprowadzi ten mąż swoją żonę do kapłana i teraz zobaczmy, jaka procedura musiała być zastosowana. I przyniesie na ofiarę za nią 1/10 efy mąki jęczmiennej. Ale tutaj bardzo dokładnie było opisane, co należy z tą ofiarą zrobić, co ona miała zawierać, a czego nie miała zawierać. Nie wyleje na nią oliwy i nie doda do niej kadzidła, gdyż jest to ofiara z pokarmów, złożona jako ofiara posądzenia, ofiara pamięci, przypominająca winę. A więc, drodzy, zobaczmy, w Starym Testamencie znajdziemy bardzo dużo opisów sprawowania ofiar, gdzie jest powiedziane dokładnie, z czego ta ofiara się miała składać, jak miała być sprawowana, w jakich okolicznościach. I tutaj też mamy powiedziane właśnie o takiej sytuacji. Co to reprezentuje nam w wydarzeniach w okresie ku Ewangelii? Otóż mamy tutaj pewien dwójny obraz, który często pojawia się w Słowie Bożym. Mianowicie ta postać, o której mamy tu powiedziane jako oblubieniec, to myślę, że już rozszyfrowaliśmy, to oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. I On jest nazwany bardzo często właśnie, tak jak czytaliśmy ten list apostoła Pawła do Koryntian, jako ten, który jest oblubieńcem, który ma w przyszłości, tak jak to było wtedy opisywane, my wiemy, że te wydarzenia już nastąpiły, otrzymać za małżonkę, symboliczną małżonkę, swój Kościół Chrystusowy, 144 tysiące. Ale wiemy, że również z różnych punktów widzenia nasz Pan jest nazwany najwyższym kapłanem. Taki obraz również w Słowie Bożym jest przedstawiony. I teraz, drodzy, zobaczmy, że w tym obrazie nasz Pan jako oblubieniec doprowadzał do takiej sytuacji, że każdy Kościół, który mówi o sobie, ja jestem oblubienicą, stawał przed Nim jako najwyższym kapłanem w różnych próbach i doświadczeniach. I te próby i doświadczenia miały wykazać, czy ich roszczenia są słuszne, czy też są niewłaściwe. Czy ktoś był prawdziwym członkiem klasy Kościoła, czy też nie był. A procedura była bardzo specyficzna. Przeczytaliśmy sobie, że ma przynieść na ofiarę, tak jak czytaliśmy, 1/10 efy mąki jęczmiennej. Była to ofiara z pokarmów. Co ta mąka jęczmienna przedstawia? Już tak jak wspomnieliśmy, każdy z ruchów malutkiego statka otrzymywał pewną szafarską prawdę. To była ta prawda, która była zrozumiana dla specjalnych boskich narzędzi i którą oni mieli szafować. Co to oznacza? To jest taki stary polski wyraz, który się bardzo rzadko już w chwili obecnej używa, szafować albo szafarz. Szafarz to był człowiek, który od swojego pana otrzymywał pewien, można powiedzieć, zakres obowiązków, pewne przywileje i pan rozliczał go z tego, jak gospodaruje tymi przywilejami, jak je wykorzystuje. I w związku z tym każdy z tych kościołów miał gospodarować pewną doktryną. Jak pamiętacie, na pewno braterstwo, tych takich prawd szafarskich było dużo. Może tylko przypomnijmy jedną. Wtedy, kiedy rozpoczynała się reformacja, kiedy Bóg pobudził umysł i serce Lutra do tego, żeby rozpoczął swoją działalność, wiemy, że taką jego szafarską doktryną była nauka o usprawiedliwieniu z wiary. Wtedy, kiedy w bardzo zbliżonym okresie czasu Bóg użył Zwinglego, tak, to jemu dał zrozumieć to, co dla wielu kościołów jeszcze nadal jest niezrozumiane, że wtedy, kiedy nasz Pan wprowadzał pamiątkę swojej śmierci, to chleb i wino były symbolami, które reprezentowały ciało i krew naszego Pana. Natomiast wiemy, że dla wielu kościołów nadal do chwili obecnej, między innymi również dla Kościoła katolickiego, oni wierzą, że chleb wtedy, kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracyjne, to zamieniane jest w rzeczywiste ciało Jezusa, a wino zamieniane jest w rzeczywistą krew. A Zwingli zrozumiał, że to są tylko i wyłącznie symbole, które nasz Pan użył podczas prowadzenia pamiątki swojej śmierci. A więc to są przykłady pewnych doktryn szafarskich. I tak jak tutaj czytaliśmy, zobaczmy, że ta ofiara była przyprowadzona, tutaj przyprowadzi mąż i przyniesie na ofiarę tą mąkę.
Dlaczego to jest tak istotne? Otóż, drodzy, kto był źródłem takich prawd szafarskich? Czy to te osoby wymyślały takie prawdy i takie nauki? To nasz Pan jako kapłan dawał te prawdy, żeby oni nimi gospodarzyli, żeby oni nimi chowali i przekazywali je innych. Powiedzieliśmy o pewnej mierze, że ona miała być tutaj 1/10 efy. Otóż w symbolach biblijnych liczba 10 ma również swoje znaczenie. Oznaczała to ofiarę niższą od ofiary boskiej, a to, że ona była związana z mąką, że była to ofiara z pokarmów, pokazywało nam, że wtedy, kiedy ktoś taką prawdę otrzymywał, to poprzez swoją służbę, przez swoją działalność miał tą prawdę rozpowszechniać innych kościołów, wśród innych dzieci bożych i poprzez głoszenie tej nauki, poprzez bronienie jej, poprzez zajmowanie się nią, miał wtedy dawać Bogu chwałę, czyli jego służba na rzecz tej doktryny szafarskiej była ofiarą, która się Panu podobała. Ale zwróćmy uwagę na bardzo dziwną rzecz. Mamy powiedziane, że w tej ofierze nie miało być oliwy. Bardzo często do ofiary pokarmów była dodawana oliwa. A tutaj mamy powiedziane, że tego nie ma być. W symbolach biblijnych bardzo często oliwa reprezentuje nam ducha zrozumienia pewnej nauki. No, pamiętacie, braterstwo, tą bardzo ciekawą przypowieść, którą opowiedział nasz Pan o pannach, które miały lampy, ale jedne miały oliwę do tej lampy, drugie nie miały. I tutaj również w tej historii, którą my rozważamy, mamy powiedziane, że brakowało oleju. No i jakie ma znaczenie? Otóż, drodzy, Bóg w swojej mądrości, wtedy, kiedy przeprowadzał te doświadczenia, które miały sprawdzić, czy dany Kościół jest prawdziwym Kościołem, czy on jest faktycznie tą oblubienicą, to wtedy, kiedy takie doświadczenia przygotował, to swojej mądrości przewidział taką sytuację, żeby członkowie tych kościołów nie wiedzieli, że są w tym momencie próbowani właśnie na tym punkcie. Jest takie powiedzenie ludzkie, czasami myślę, że to równie mówimy, kiedy ktoś na przykład mówi w ten sposób: jakbym wiedział, że się wywrócę, to bym sobie usiadł. Gdyby człowiek wiedział o pewnych próbach i doświadczeniach wcześniej, gdyby sobie zdawał sprawę, co będzie się działo w jego życiu, że będzie na danym punkcie próbowany, zachowałby się bardzo często w inny sposób. Ale tutaj Bóg chciał, żeby te próby, które będą te kościoły przechodzić, nie miały oleju, czyli żeby nie wiedzieli, na jakim punkcie będą próbowani, z jakiego punktu widzenia będą próbowani, żeby nie mieli ducha wyrozumienia, bo inaczej mogłyby te kościoły w zupełnie inny sposób się zachować, można powiedzieć, bardzo nieszczery i właściwy. I tak samo mamy tutaj powiedziane, że nie było dodawane do tej ofiary kadzidło. Wiemy, że kadzidło to była mieszanka bardzo pięknie pachnących ziół, które powodowały, że ta ofiara wydawała przyjemną woń. Ale co by to oznaczało? Wtedy, kiedy było dodawane kadzidło, oznaczało to, że taka ofiara była przyjemna Panu i po drugie, że następowało wtedy w takich doświadczeniach rozwój charakteru. Natomiast tutaj, drodzy, mamy powiedziane, że była to tylko ofiara pamięci. Tak jak czytaliśmy na końcu, ofiara posądzenia, ofiara pamięci, przypominająca winę. I otóż, drodzy, kiedy na przykład uczniowie chcą się przygotować dość dobrze, robią pewnego rodzaju testy i ćwiczenia, żeby zobaczyć, czy są przygotowani do klasówki, czy też nie są. Ale wtedy, kiedy już piszą jakiś egzamin, piszą klasówkę, to celem takiego egzaminu, takiej klasówki nie jest rozwój jakichś umiejętności, ale tylko wyłącznie sprawdzenie, czy ktoś w odpowiednim stopniu opanował materiał, który był zadany. I te doświadczenia, o których później będziemy troszeczkę więcej mówić, to były takie doświadczenia, które miały wykazać, jak oni gospodarowali tymi doktrynami, które mieli, w jakich warunkach zachowywali się i postępowali w okresie wcześniejszym. Tak jak czytaliśmy tutaj, to miała być tylko ofiara pamięci, przypominająca winę, czyli objawiająca nauki, praktyki, zachowanie członków danego kościoła. A więc nie miała służyć do tego, żeby ktoś rozwijał tutaj jakieś łaski charakteru. Miały dotyczyć objawienia danego kościoła jako takiego.
I teraz werset 16 mówi nam tak. Wtedy kapłan każe jej się zbliżyć i stawi ją przed Panem. Bardzo często w Starym Testamencie mamy właśnie takie powiedziane, że należy przedstawić albo postawić przed Panem. My wiemy, że takie sformułowanie pokazywało, że pewne rzeczy miały się dziać oficjalnie przed całym narodem izraelskim. Tutaj w naszej obrazie, który rozpatrujemy, dotyczyło to takiej sytuacji, kiedy Pan gotował takie próby i takie doświadczenia, że postępowanie danego kościoła było widoczne całym ludem Bożym. One nie działy się w ukryciu tajemnicy, ale to były takie doświadczenia, które wszyscy mogli zauważyć i wszyscy mogli się dowiedzieć, kto jest członkiem prawdziwego kościoła, czy też im nie jest. I od wersetu 17, tak jak wspomniałem na początku, mamy opis, który właściwie wygląda na bardzo jakieś takie tajemnicze obrzędy. Gdyby czytał to ktoś, kto nie ma najmniejszego pojęcia, co to oznacza, to zdziwiłby się, dlaczego taki opis tutaj się pojawia. I myślę, że jak przypomnimy sobie te rzeczy, to zobaczycie, braterstwo, że faktycznie jest to bardzo tajemnicze. Werset 17 mówi tak. I nabierze kapłan wody święconej, my tutaj wrócimy do tego obrazu, bo można było mieć złe skojarzenia, do naczynia glinianego, zobaczmy, pierwsza rzecz, a później jeszcze dziwniejsze. Weźmie też kapłan nieco prochu, który jest na podłodze przybytku i sypie go do wody. Drodzy, zobaczmy, dziwne. Weźmie wodę, proch z przybytku, z podłogi, sypie do tego. Bardzo dziwne postępowanie. Otóż ta woda, o której tutaj jest takie sformułowanie, woda poświęcona, to była oczywiście woda, która była wzięta, czysta woda z umywalni. Myślę, że gdybym się was zapytał, co reprezentuje nam woda w symbolice biblijnej, to się zgodnie chórem odpowiedzieli, prawda. A więc widzimy, że Bóg zaplanował to w ten sposób, aby pewne prawdy były użyte do tego, aby objawić postępowanie i zachowanie tych, którzy mienili się być prawdziwym kościołem. Ale teraz, drodzy, zobaczmy, że ona miała być wzięta, woda, do naczynia glinianego. I znowu, czy nie przypominamy sobie takich wersetów, które mówią o tym, że naczynia pańskie w symbolice biblijnej odnoszą się do pewnych sług specjalnych, którzy byli używani? Jest powiedziane apostole Pawle, że był naczyniem wybranym. A więc gdybyśmy zobaczyli do historii, tak jak wspomniałem, w okresie wieku Ewangelii, zauważymy, że Bóg używał swoich specjalnych sług. Te naczynia gliniane, które były z niego napełniane prawdą i ta prawda była przedstawiana przed ludem Bożym. I tak jak wspomniałem, takich postaci w okresie wieku Ewangelii było bardzo, bardzo wiele. My dzisiaj przypomnieliśmy sobie postać Lutra i Zwinglego, ale myślę, że z historii biblijnej na pewno potrafiliśmy wymienić wiele takich innych postaci. Czy Wycliffe, czy Hubmaier, czy Savonarola. To są takie postaci, które właśnie pokazane są przez te naczynia gliniane, które Pan, zwróćmy uwagę na piękno tego typu, Pan pełniał wodą, tak? Czyli Pan dawał prawdę, pobudzał ich serca, ich umysły i zachęcał ich do tego, że ta prawda była podawana innym do picia. Tak jak tutaj ta woda miała być oczywiście przeznaczona do picia. Ale tak jak powiedzieliśmy, bardzo dziwna rzecz należała do zadań kapłana. Musiał wziąć troszeczkę prochu z podłogi przybytku i domieszać do wody. No, bardzo dziwna rzecz. Otóż, drodzy, Pan chciał, aby te wszystkie prawdy, które były znane w tym okresie czasu, ta prawda szafarska, była również uzupełniona o pewne fakty z historii kościelnej związanej z przekazaniem, podaniem pewnej nauki i pewnej doktryny. I to wszystko miało być podane niewieście do wypicia. To wszystko miało być zmieszane z wodą, a więc, drodzy, aby objawić postępowanie i zachowanie danego kościoła, który, jak powiedzieliśmy, zmienił się być prawdziwą oblubienicą chrystusową, należało połączyć prawdy szafarskie z naukami, które mówiły nam i prawdami dotyczącymi historii przekazania tych nauk i przez to wykazać winę albo niewinność danego kościoła. I dalej ta sytuacja, ta historia wyglądała w ten sposób. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem,
I teraz, drodzy, w niektórych przekładach jest powiedziane rozpuści włosy, w niektórych jest odkryje i właściwie powinno być właściwie odkryje włosy tej kobiety. I teraz dalej mamy powiedziane złoży na jej dłoniach karmową ofiarę pamięci. I jeszcze raz przypomina, że jest to ofiara z pokarmów złożona jak ofiara posądzenia. A w ręku kapłana będzie gorzka woda przekleństwa. Ta woda zaczerpnięta z umywalni, zmieszana z tym prochem z przybytku, była nazwana gorzką wodą przekleństwa. Tu mamy powiedziane, że każe tej niewieście odkryć swoje włosy, czy odkryć głowę. Myślę, że braterstwo zdajecie sobie sprawę z pewnego symbolu, który jest reprezentowany przez to, że niewiasta przykrywa swoją głowę. Nowy Testament, apostoł Paweł mówi nam, że jest to pewien znak, pewien symbol. Właśnie czego? Tego, że członkowie klasy Chrystusowej, jako tacy, byli podporządkowani swojej głowie, uznawali kogo jako swoją głowę? Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale teraz zwróćmy uwagę, że tu było pozwolenie na to, żeby ta niewiasta stanęła przed Panem z odkrytą głową, czyli bez symbolicznego przykrycia. Co to pokazywało? Otóż wiemy, że głowa reprezentuje nam wolę. I w związku z tym nasz Pan poprzez różne próby i doświadczenia dawał możliwość objawienia się tych, którzy mieli się być oblubienicą Chrystusową, przez to, kogo uznają jako swoją głowę. Czy faktycznie oblubieńca naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy też wykonują własną wolę. A więc to odkrycie głowy jak gdyby dawało takie przyzwolenie. Pokażcie, objawcie, czy uznajecie mnie jako swoją głowę, czy pełnicie swoją wolę. I mówiąc o tym, że ty jesteś nie naszą głową, tak naprawdę nie chcecie mnie uznać jako głowę, a uznajecie swoją wolę, swoje chęci za wyższe. I jeżeli któraś niewiasta została objawiona jako winna, to okazywało się, że właśnie mimo głoszenia Panie, ty jesteś moim oblubieńcem, ty jesteś moją głową, tak naprawdę kierowała się samowolą i wykonywała własną wolę. Natomiast ta, która była niewinna, to okazywała się być w harmonii z boskimi zarządzeniami i naukami i w całym swoim życiu, w całym swoim postępowaniu wykazywała, że faktycznie dla niej głową jest nasz Pan Jezus Chrystus. Objawienie mówi nam o członkach klasy Kościoła, że mieli symbolicznie ścięte głowy. Co nam to reprezentuje? Że przyjmowali naszego Pana Jezusa Chrystusa jako swoją głowę. Kierowali się Jego wolą i tym, co Pan chciał od nich, żeby uczynili. A więc to jest tutaj ukazane. I teraz, drodzy, zobaczmy, że ta ofiara, którą najpierw nasz Pan przygotował, była złożona w dłoniach tej niewiasty. My wiemy, że dłonie przedstawiają nam uczynki. To, co należało zrobić z tą doktryną szafarską. I teraz, drodzy, oczywiście wtedy, kiedy Pan dawał jakąś doktrynę szafarską, tak jak powiedzieliśmy na przykład, że Luter zrozumiał naukę o usprawiedliwieniu z wiary, chociaż nie wszystkie aspekty, ale w porównaniu z tym, co wtedy było głoszone w Kościele, że właściwie, można powiedzieć, jest zadowolony z człowieka tylko wtedy, jak on na przykład będzie wypełniał różne zalecenia Kościoła typu na przykład pielgrzymki, pokuty, biczowania i tak dalej. I wtedy będzie mógł osiągnąć pokój z Bogiem. Jak Luter zrozumiał, że podstawą osiągnięcia pokoju z Bogiem jest usprawiedliwienie przez wiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to było to naprawdę czymś zupełnie nowym i dla niego stanem i dla innych bardzo błogosławionym. A więc ta ofiara złożona na dłoniach niewiasty pokazuje nam, że każdemu z tych kościołów, który mówi o sobie, ja jestem oblubienicą, Pan dawał tą szafarską doktrynę. I oczywiście z takim zadaniem szafujcie nią, gospodarzcie tą doktryną, brońcie jej, brońcie czystości tej doktryny, dzielcie się z tą doktryną z innymi braćmi i siostrami. I teraz również, jak przeczytaliśmy, w rękach kapłana było naczynie z tą gorzką wodą, czyli prawda zmieszana z tym prochem. Mamy bardzo podobny obraz w objawieniu pierwszym rozdziale i w wersecie 16. Ja mówię podobnym, bo nie mamy tam powiedziane o czyniu, które było w ręku, ale dotyczy to również
tego samego zastosowania, tylko pod troszkę innym obrazem. Objawienie 1 rozdział, werset 16 mówi nam tak. A w prawej swojej dłoni trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. I wrócę jeszcze raz do tego pierwszego fragmentu. A w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd. My wiemy, że są tutaj pokazani specjalni słudzy, członkowie więźni, których Pan trzymał w swojej dłoni, tak jak tutaj czytaliśmy, że trzymał w swojej dłoni to specjalne narzędzie, specjalne swoje narzędzia, które były używane do tego, aby przekazywać prawdę. I to pokazuje, że Pan używał tych, którzy byli jego wybranymi narzędziami do tego, aby te prawdy szafarskie rozpowszechniać i aby również pewne nauki i doktryny podawać, które miały być próbujące dla innych. Tak jak powiedziałem, w pewnym momencie podamy sobie dwa właśnie tego przykłady, jak to wyglądało w praktyce. I teraz zobaczmy, jak wyglądało to dalej od wersetu 19 do 22. Przeczytamy sobie teraz takie słowa. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie do niej tak. Jeśli nie obcował z tobą inny mężczyzna, jeśli nie byłaś niewierną swemu mężowi i nie stałaś się niewiastą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. A więc, drodzy, zobaczmy, wtedy, kiedy byłoby wszystko w porządku, to ta woda zmieszana z tym prochem nie miała przynieść żadnych złych konsekwencji. Natomiast od wersetu 20 mamy powiedziane, co stałoby się w sytuacji, gdyby faktycznie, mimo że ta kobieta twierdziła, że jest niewinna, było inaczej. Lecz jeśli byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczystą, jeśli inny mężczyzna oprócz twojego męża obcował z tobą cieleśnie, to pierwsze, kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety tak. Niech cię Pan uczyni złożeniem i przekleństwem pośród ludu twego, niech Pan sprawi. I teraz, drodzy, zobaczmy, są tutaj dwie konsekwencje, które były takim zewnętrznym objawem tego, że ta kobieta źle postępowała. Mamy powiedziane tak. Zwiotczeją twoje biodra i spuchnie, w nowym przekładzie jest powiedziane twoje, to powinno być twój brzuch. Jak to się miało odbywać? Werset 22. Niech też przeniknie ta woda przekleństwa twoje wnętrzności. I znowu powtórzone jest to, aby spuchł twój brzuch i zwiotczały twoje biodra. A więc, drodzy, zobaczmy, odbywało się tutaj zaprzysiężenie tej niewiasty w celu przeprowadzenia próby. I na zakończenie tego wersetu 22 mamy powiedziane, a kobieta ta odpowie amen, amen. My doskonale wiemy, że te słowa, które wypowiadamy również na zakończenie modlitwy, to jest nasza akceptacja, niech się tak stanie, niech tak będzie. Wtedy, kiedy ktoś się modli i my na końcu mówimy amen, to potwierdzamy, że zgadzamy się z tym, co było powiedziane w modlitwie i ta kobieta również zgodziła się przyjąć boski wyrok w tej sprawie. Przynajmniej tak twierdziła. I teraz, tak jak wspomniałem, Pan kierował tak różnymi okolicznościami w życiu, aby te prawdy trafiły do różnych kościołów i poprzez reakcje, a tutaj w typie mamy opisane, że te reakcje naprawdę były bardzo widoczne na zewnątrz, no bo jak sobie wyobrazimy sytuację taką, że kobiecie puchnie brzuch, no to jest to zauważalne. Nawet gdyby chciała to przykryć, to jest drugi objaw, taki, który jest bardzo trudno zakamuflować, bo mamy powiedziane, że miało to prowadzić to do tego, że zwiotczeją czyjeś biodra. My wiemy, że człowiek, który ma problemy z biodrami, zaczyna utykać. Jest to widoczne dla każdej osoby, która patrzy na to, jak dana osoba chodzi. A więc te konsekwencje miały być bardzo poważne. I tak jak wspomniałem, gdybyśmy się zapytali jakiegokolwiek kościoła, czy to kogoś z kościoła katolickiego, czy protestanckiego, czy będą to jacyś duchowni, czy członkowie tych kościołów, czy uważają, że kościół jest czystym, właściwym i słusznym, no to myślę, że oprócz hipokrytów wszyscy powiedzą tak, nasz kościół jest tym czystym i właściwym, a jak wspomniałem, bardzo często niektórzy mówią, że tylko u nas jest zbawienie, to my jesteśmy tym czystym kościołem. I tak jak ta niewiasta twierdziła, że jest niewinna, tak również te kościoły nadal do tej pory twierdzą, że one są tym czystym kościołem i oni są niewinni. I
poprzez różne doświadczenia Bóg jednak objawił, jakie jest właściwe ich życie, jakie jest ich właściwe postępowanie. Na co tutaj chciałem zwrócić uwagę? Otóż ta woda, która była zmieszana z tym prochem z przybytku, gdybyśmy się napili takiej wody, to cud miał się pojawić nie w tym momencie, gdy komuś miałoby się nic nie stać, ale to cudu wymagało to, żeby po wypiciu takiej wody nastąpiły właśnie takie objawy. Dlaczego to podkreślam? Otóż, drodzy, nie wiem, jak wasz żołądek by się zachował, ale na przykład żołądek, który jest dosyć delikatny, gdybym ja na przykład padł na taki pomysł, no najprawdopodobniej skończyłoby się tragicznie, załóżmy, zjadłbym jakieś surowe owoce i napiłbym się wody zaraz po tym. Czy owoce jako takie są złe? No nie. Woda jako taka czysta, źródlana woda może być zła? Też nie. Ale ja myślę, że w moim żołądku, nie wiem jak waszym, połączenie takich dwóch rzeczy no doprowadziłoby przynajmniej do tego pierwszego objawu. Chyba mój żołądek by faktycznie zaczął rosnąć, rozpoczęłby się tam proces fermentacji i mogłoby się to skończyć dla mnie no, bardzo przykre jakimś rozstrojem żołądkowym i wszelkimi tego typu konsekwencjami. Dlaczego to podkreślam? Otóż, drodzy, ta prawda, którą Pan posiadał poprzez swoich sług, a która objawiała zachowanie, nauki, praktyki danego Kościoła, była czysta i prawdziwa. Tak jak powiedzieliśmy, ona była zmieszana z faktami historycznymi, ale w tym nie było niczego złego. Co w takim razie doprowadzały do takich konsekwencji strasznych? Otóż to, że te konsekwencje były takie poważne, wynikało z tego, co znajdowało się w symbolicznym żołądku już tych kościołów. Czym oni się karmili wcześniej? I jaka była wtedy reakcja na to, co oni się dowiedzieli, jakie były zarzuty, albo jaka była reakcja na naukę innych kościołów. A więc, drodzy, jeszcze raz podkreślam, tak jak w typie ta woda zmieszana z tym prochem nie uczyniłaby nic złego, tak samo również czysta prawda, mieszana z faktami historycznymi, nie doprowadziłaby do tych konsekwencji, gdyby wcześniej te kościoły nie postępowały źle, nie karmiły się złymi naukami, i dopiero pomieszanie tych dwóch rzeczy doprowadzało do bardzo przykrych konsekwencji. I teraz jak to się objawiało? Otóż, drodzy, objawiało się to, tak jak powiedzieliśmy, tym, że niestety, ale w wielu wypadkach kościoły, które do tej pory posiadały pewną czystą naukę, pewną czystą doktrynę, wtedy, kiedy ktoś objawiał ich niewłaściwe zachowanie, niewłaściwe postępowanie i ta czysta prawda do nich docierała, to ich nauki stawały się jeszcze bardziej, można powiedzieć, zagmatwane i takie, które właściwie nie można było zrozumieć, czyli ich symboliczny brzuch puch, tak jak mamy tutaj opisane o tych konsekwencjach. Jaki przykład chciałem braterstwu podać? Otóż, tak jak dzisiaj wspomniałem, Bóg dał zrozumieć Zwinglemu naukę o Wieczerzy Pańskiej. I on tą naukę głosił i nauka dotarła również do Lutra. Jak przypominamy sobie historię Lutra, to na początku odrzucił naukę o mszy jako naukę niewłaściwą. Ale w późniejszym okresie czasu, a już później jego następcy w szczególności, właściwie zaakceptowali tą naukę o mszy i Kościół luterański jako taki też nie rozumie, że przez chleb i wino Pan dał symbole, że nie ma tutaj mowy o żadnym rzeczywistym, o żadnej rzeczywistej zamianie tych symboli w rzeczywiste ciało naszego Pana, czy też rzeczywistą krew. Ale, drodzy, w Kościele katolickim wygląda to właśnie w taki sposób, natomiast w Kościele luterańskim, jak braterstwu przeczytam z niej, bo nie jestem w stanie je powtórzyć, to zobaczycie, że właściwie, no nie wiem, może wam się coś uda zrozumieć, ale opis, który temu towarzyszy, jeżeli chodzi o pamiątkę śmierci naszego Pana, jest jeszcze bardziej zagmatwany, który pokazuje, że ta czysta nauka, którą Bóg dał przez Zwinglego, jak trafiła do kościoła luterańskiego, w związku z tym, że oni się karmili niewłaściwymi naukami, objawiła, że mają ochnięty brzuch, że to jest w ogóle nie do zaakceptowania. I teraz w kościele luterańskim, jakbyśmy sobie poczytali na temat właśnie wieczerzy, to jest powiedziane tak, ja to zdanie zacytuję, bo tak nie jestem w stanie tego zdania w ogóle zrozumieć i jakiekolwiek logiki tutaj wykazać.
Oni głoszą w ten sposób. Przy każdej wieczerzy Pan w dodatku jest obecny jako boska istota, a Jego człowieczeństwo jest pokazane w chlebie i winie, ma moc udzielania nam boskich przymiotów i jest wszędzie obecne. Ja czytałem parę razy to zdanie i muszę powiedzieć, że nic z tego nie zrozumiałem. Drodzy, tak jak powiedziałem, to pokazuje, że Kościół luterański, niestety, jeżeli chodzi o ten zakres prawdy, no nie rozumie zupełnie tych nauk. A więc widzimy, że wtedy, kiedy Luther dyskutował z Zwinglim, no niestety nie był w stanie tej nauki zrozumieć. I to, co później ten Kościół ogłosił, jeżeli chodzi o zrozumienie Wieczerzy Pańskiej, no pokazywało, że niestety jego symboliczny brzuch uległ opuchnięciu. Po połączeniu prawdy z tym, co do tej pory głoszono, niczego dobrego tam nie wyszło. Zobaczmy, chodzenie w symbolice biblijnej przedstawia nam postępowanie, zachowanie. Może, żeby to udowodnić, zobaczmy Psalm 26, a werset 11. Jest wiele takich wersetów, które na ten temat mówią, ale tutaj zacytujemy sobie tylko jeden werset. Psalm 26 i werset 11, który mówi nam tak. Ale ja chodzę albo postępuję w niewinności. Wybaw mnie i bądź mi miłościw. A więc chodzę albo postępuję w niewinności. A więc symboliczne chodzenie reprezentuje nam zachowanie, postępowanie. Tak? Bardzo często nawet w takim codziennym języku używa się właśnie takiego porównania o kimś, że ktoś chodzi po właściwej drodze albo po niewłaściwej drodze, mając na myśli zachowanie, życie, postępowanie danej jednostki. A tutaj przeczytaliśmy sobie o tej niewieście, że konsekwencją było to, że zwiotczały biodra. Tak jak powiedzieliśmy, ktoś, kto ma duże problemy z biodrami, zaczyna kuleć. I jest to widoczne dla każdego, kto obserwuje postępowanie takiej jednostki. I w związku z tym, co to będzie przedstawiało w praktyce? Otóż, drodzy, znowu za chwileczkę sobie podamy tego przykład. Kościół, który spotkał się z czystą nauką i prawdą dotyczącą jakiejś doktryny i objawiającą również ich postępowanie, ich zachowanie, wtedy, kiedy ta doktryna mu zupełnie nie odpowiada, to bardzo często ich reakcja była taka, która wskazywała na to, że oni kuleją, źle postępują, źle się zachowują, niezgodnie z wymaganiami prawa Bożego i sprawiedliwości. I przypomnę tutaj braterstwu coś, co na pewno doskonale znacie. Otóż jeszcze dużo, dużo wcześniej, przed Lutrem, Bóg użył takiego wspaniałego człowieka, który nazywał się Hus. Był to człowiek, który zrozumiał bardzo ważną naukę, bardzo ważną doktrynę, że Kościół, prawdziwy Kościół, mamy tutaj też nawiązanie do tego obrazu oblubienicy, o którym my mówimy, składa się z wiernych, wybranych, poświęconych Bogu jednostek, którzy nie mogą być poznani przez człowieka, ale Bóg wie, którzy stanowią prawdziwy Kościół. No ale drodzy, czy ta nauka, ta doktryna mogła podobać się przedstawicielom Kościoła katolickiego, którzy głosili, że prawdziwy Kościół to przede wszystkim duchowieństwo, kler i hierarchia? Oni się z tym nie mogli zgodzić. Dla nich prawdziwym Kościołem byli oni. Oni byli najważniejsi. A tutaj przychodzi ktoś, kto między innymi mówi, że prawdziwy Kościół to są wierne, wybrane przez Boga jednostki, które tylko Bóg zna. To im zupełnie do tego obrazu nie pasowało. W związku z tym, poprzez taką próbę, taką naukę i takie doświadczenie, Bóg chciał objawić postępowanie Kościoła katolickiego i pokazać dla innych i dla niego samego, czy to oni faktycznie są tą prawdziwą oblubienicą. Otóż, drodzy, Kościół katolicki stał się uczynić wszystko, żeby ta nauka została zniszczona i zduszona. Starał się najpierw poprzez różne zabiegi dyplomatyczne usunąć Husa z Pragi, żeby on nie głosił tych nauk. Bardzo chcieli spalić go na stosie. Wtedy, kiedy nie mieli takiej możliwości bezpośredniej, najpierw wysłali wojska, żeby zmusić cesarza niemieckiego do tego, żeby zaatakował Czechów, żeby zniszczył Husytów w Czechach. I drodzy, wiemy, że Bóg dozwolił na to, że po pewnym czasie doprowadzili właśnie do tego, że Hus zginął na stosie. Bóg dozwolił na taką próbę, na takie doświadczenie dla Husa, dla jego naśladowców.
Ale co się wydarzyło przez to? No właśnie to, co tutaj czytaliśmy, że okazało się, że Kościół katolicki nie jest tą czystą oblubienicą niewinną, ale ich zachowanie, ich postępowanie, ich symbolicznie opuchnięty brzuch i zwiotczałe biodra pokazały, no niestety oni kłamią. Ich pretensje są niewłaściwe, niestosowne. Ale teraz, drodzy, na tym się jeszcze ta cała procedura nie skończyła. Dalej mamy powiedziane również o czymś bardzo dziwnym. Werset 23 mówi tak, a potem kapłan, zobaczmy, wypisze te przekleństwo na zwoju, jedna rzecz, i dalej zmyje je wodą goryczy. Dziwnie. Najpierw miał napisać na zwoju, później polać ten zwój wodą, tak żeby się to zmyło i no, wydawałoby się bardzo dziwne, bo nadal, jak przeczytamy sobie ten werset, mówi, że ta niewiasta miała tą wodę wypić. I dalej była sprawdzana reakcja. Otóż, drodzy, coś, co jest zapisane w księgach, pokazuje, że jest to coś, co Bóg daje oficjalne jako polecenie zgodne z prawdą i sprawiedliwością, jeżeli coś jest zapisane. A więc to przekleństwo, te konsekwencje były zgodne z boskim prawem, zgodne ze sprawiedliwością. I zobaczmy sobie objawienie, drugi rozdział, od 20 do 23 wersetu, bo tam mamy również nawiązanie do tego obrazu, który tutaj rozpatrujemy. Objawienie, drugi rozdział, od 20 do 23 i tak. Lecz mam ci za złe, pozwalasz niewieście Jezebel, która się, zwróćmy uwagę, podaje za prorokinę i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowaną. I dałem jej czas, aby się upamiętała, lecz nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołóżą, wytracę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają, w uczynkach jej. A dzieci jej zabije i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który, zwróćmy uwagę, bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. A więc, drodzy, zobaczmy, tu mamy w symboliczny sposób pokazane, że ta, która mieniła się być prawdziwym kościołem, a przeczytaliśmy sobie wcześniej o właśnie tej symbolicznej cudzołożnicy, miała być sprawdzana, testowana. Tutaj mamy to powiedziane w taki symboliczny sposób, że jestem tym, który bada nerki i serca. Te doświadczenia, o których my tutaj mówimy, to są właśnie takie doświadczenia, które Pan przez różne wtyczki historyczne, zmieszane z prawdą, badał zachowanie i postępowanie danego kościoła. I teraz, drodzy, brat Johnson mówi nam, że powinniśmy stawić dwa wersety, 24 z wersetem 25, że właściwie werset 24 powinien być później, dlatego my również najpierw przeczytamy werset 25. Zobaczmy, co się zaczynało dalej dziać. A potem kapłan odbierze z ręki tej kobiety pokarmową ofiarę podejrzenia, wykona nią obrzęd potrząsania przed Panem, złoży ją na ołtarzu. A więc, drodzy, zobaczmy, jest powiedziane, że w pewnym momencie, kiedy zaczynały być widoczne pewne objawy niewłaściwe, to co się stało? Pan zabierał z rąk tej niewiasty to, co wcześniej w tej dłoniach umieścił. A więc po pewnym okresie czasu te kościoły traciły swoje szafarskie prawdy. To wcześniej mieli, ulegało, właściwie można powiedzieć, zabrudzeniu, jakimiś domieszkami, czasami w ogóle straceniu. I to, co wcześniej było dane danemu kościołowi, żeby tym rządził, później Pan tą prawdę zabrał. Odbierał swoją łaskę, odbierał swoje przywileje. O Babilonie jest powiedziane, że do pewnego czasu był ci kubkiem złotym w ręce pańskiej. A więc, drodzy, zobaczcie, pokazywało to, że Pan używał tego kościoła do przekazywania swoich prawd. Ale w pewnym okresie czasu te prawdy zostały zabrane, ta łaska została przez ten kościół utracona. I teraz dalej, werset 24, mamy powtórzenie te słowa, tak? Następnie da tej kobiecie wypić gorzką wodę przekleństwa i przeniknie ją woda przekleństwa i wywoła gorycz. To jest to, co wcześniej mówiliśmy o konsekwencjach, więc już nie będę go powtarzał. I teraz werset 27 mówi tak. A gdy się jej da napić tej wody, to jeżeli stała się nieczystą, zdradziła swojego męża, przeniknie ją woda przekleństwa,
wywoła gorycz i powtórzone jest, a ono jest puchnie, zwierzęcia biodra i dalej, ale końcówka jest tutaj nadal dla nas bardzo istotna, a kobieta ta będzie przekleństwem pośród ludu swego. Żeby się zorientowali, w jaki sposób ona była przekleństwem, to zobaczmy, jakie błogosławieństwo było przewidziane dla tej, która okazywała się być niewinną, i wtedy będziemy mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski. I teraz werset 20 mówi tak. Lecz jeśli kobieta ta nie była skalana jest ta, to zobaczmy, po pierwsze, nie poniesie szkody, czyli ta niewiasta, która okazywała się być niewinną, nie miała ani opuchniętego brzucha, ani nie kulała. Ale była jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jako bardzo wielkie błogosławieństwo. I może mieć potomstwo. A więc, drodzy, co się okazywało? My, jak doskonale wiemy, no i w tej chwili, jeżeli jakaś niewiasta nie może mieć dzieci, to jest to dla niej bardzo przykra sytuacja, jeżeli chce posiadać potomstwo. Ale w szczególności w tamtych czasach, w narodzie izraelskim, jeżeli jakaś niewiasta nie miała dzieci, to było to traktowane jako przejaw braku boskiej łaski, a wręcz przekleństwa dla takiej kobiety. I tutaj, drodzy, mamy do czynienia z taką sytuacją, że te konsekwencje były bardzo poważne. Nie tylko takie, które można powiedzieć dotyczyły tego, że niewiasta miała opuchnięty brzuch, że kulała, ale również nie mogła mieć potomstwa. Do jakiego obrazu to się tutaj, jaki obraz tutaj jest pokazany? Otóż, drodzy, doskonale wiemy, że Bóg przewidział w przyszłości, w szczególności właśnie dla członków ciała Chrystusowego, że wtedy, kiedy będzie działało już nowe przymierze, wtedy, kiedy jest połączenie naszego Pana Jezusa Chrystusa jako oblubieńca z oblubienicą, to Bóg przewidział wielki przywilej i błogosławieństwa dla członków ciała Chrystusowego, że będą mogli posiadać symboliczne oczywiście potomstwo. A kim będzie to potomstwo? No właśnie, wszystkie jednostki, w szczególności tutaj mamy na myśli klasę restytucyjną, która będzie otrzymywać życie od naszego Pana Jezusa Chrystusa. I członkowie klasy Chrystusowej będą pomagać ludziom w dojściu do doskonałości w tysiącleciu. A więc zobaczmy, w przyszłości ci, którzy tak naprawdę byli członkami ciała Chrystusowego, kiedy, można powiedzieć, ludzie dowiedzą się, kto tak naprawdę nim był, bardzo często będą zdziwieni i zaszokowani. Dlaczego tak możemy myśleć? Otóż, drodzy, myślę, że w chwili obecnej bardzo wielu ludzi myśli o sobie, że nadal jest jeszcze członkami klasy Chrystusowej, że w przeszłości bardzo wielu, na przykład tych, którzy byli na czele różnych kościołów, piastowali różne wysokie funkcje, oni też mogli myśleć, my jesteśmy oblubienicą, my jesteśmy prawdziwym kościołem. A w szczególności, że tak jak podkreślaliśmy, można powiedzieć, ci, którzy byli pasterzami tego kościoła, w takim poglądzie ich utwierdzali. Ja myślę, że wtedy, kiedy w chwili obecnej uczestniczymy na przykład w pogrzebach, czy to jest pogrzeb najczęściej katolicki czy protestancki, to czy byliście na takim pogrzebie, w którym usłyszeliście, że ten, który zmarł, trafił do czyca albo do piekła? Czy zdarzyło wam się być na takim pogrzebie? Tak? Czy był na takim? Nie. No właśnie. No to teraz proszę zobaczyć. W jakim przekonaniu utwierdzani są członkowie tych kościołów? No, że są oblubienicą Chrystusową. No bo trafiają do nieba, są kościołem, są prawdziwymi dziećmi Bożymi. Ja myślę, że takie jednostki wtedy, kiedy będą wzbudzone na ziemi, na początku na pewno niektórzy będą bardzo zawiedzeni, kiedy okaże się, że wcale nie są w niebie, tylko na ziemi. I że ich roszczenia, pretensje są niezasadne. No ja mam nadzieję, że wtedy, kiedy będzie im objawione, dlaczego tak się wydarzyło, jakie były boskie wymagania wobec członków klasy Kościoła, to zaakceptują ten fakt, że przygotował dla nich inne błogosławieństwa, no właśnie jakie? To, że będą mogli być duchowymi dziećmi tego małżeństwa, naszego Pana jako oblubieńca i członków klasy Chrystusowej jako oblubienicy. Ale tak jak podkreśliłem, myślę, że będzie wiele przypadków, no można powiedzieć, takiego wielkiego zdziwienia tych jednostek, które myślały, że są członkami ciała Chrystusowego. No myślę, że w szczególności, jak powiedziałem, ci, którzy znajdowali się na czele wielu kościołów.
No myślę, że bardzo wielu z nich na przykład byli kardynałami, biskupami, papieżami. Jeżeli zostaną wzbudzeni z grobu, jeżeli nie byli spłodzeni z ducha i nie uczynili, można powiedzieć, niewłaściwego użytku ze swojego postępowania i zachowania i zostaną wzbudzeni z grobu, to również przeżyją wielki zawód. A więc, drodzy, zobaczmy, że te nasze wydarzenia, które tutaj opisywaliśmy, pokryją, że Bóg w tej historii, no można powiedzieć bardzo przykrej historii, która dotyczyła takich, no można powiedzieć, niemiłych zdarzeń wśród małżonków, pokazuje nam coś o wiele, wiele głębszego. Że Bóg w swojej mądrości ukrył tutaj wydarzenia, które działy się przez cały okres wieku Ewangelii. Bo my dzisiaj oczywiście w naszych rozważaniach pokazaliśmy sobie tylko bardzo króciutko pewne wydarzenia, które pokazywały, jak Bóg objawiał, kto jest jego prawdziwym dzieckiem. Drodzy, ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale drogi bracie, mówiłeś dzisiaj o członkach klasy Kościoła. Nasza wiedza, którą obecnie mamy, mówi nam, że członków klasy Kościoła nie ma. Czy my możemy skorzystać jakoś z tej lekcji, wyciągnąć wnioski? Otóż, drodzy, oczywiście, że możemy, a nawet powinniśmy to uczynić każdy względem siebie. Dlaczego? Otóż każdy z nas powinien zastanowić się, czy z punktu widzenia Bożego jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi. Już nie członkami klasy oblubienicy Chrystusowej, ale prawdziwymi dziećmi Bożymi, którzy się Panu Bogu podobają. My już nie mamy aspiracji znalezienia się w klasie oblubienicy, ale każdy z nas chciałby zasłużyć na nagrodę życia wiecznego i również na to, aby znaleźć się wśród tych, którzy będą obdarzani boskimi błogosławieństwami w tej klasie, w której możemy się znaleźć. I ta historia, którą tutaj omówiliśmy sobie, pokazuje nam, że Bóg przez różne próby i doświadczenia będzie objawiał każdego z nas, jak my się zachowujemy. Drodzy, mimo że tak jak powiedzieliśmy, ta historia odnosiła się przede wszystkim do członków klasy Kościoła, to jednak słudzy Pańscy mówią nam, że każdy z nas może być pewien, że na naszej drodze pojawią się takie doświadczenia, które będą objawiały, czy nasze brzuchy nie są opuchnięte, czy nasze biodra nie są już słabsze, my nie kulejemy w naszym postępowaniu i w naszym zachowaniu. Na zakończenie, drodzy braterstwo, oczywiście jak i wam, tak i sobie życzę, żeby wszystkie takie próby i doświadczenia, na które Pan dowoli, wykazywały, że nasz brzuch nie jest opuchnięty, że nasze biodra są mocne, że nasze postępowanie i zachowanie się Panu podoba, bo wtedy możemy otrzymać boskie błogosławieństwo i takiego błogosławieństwa wam z całego serca życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.